ogólnym celem parasola to było pokazanie i Polakom, i Niemcom, że nie ma takiego gestapowca i nie ma takiego miejsca w Polsce, na całym terytorium Polski, gdzie by armie Polski podziemnej ich nie dosięgły. Podczas 11 miesięcy konspiracyjnej działalności oddział wykonał kilkanaście wyroków wydanych przez kierownictwo walki podziemnej na szczególnie niebezpiecznych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru. Między innymi 7 września 1943 został zastrzelony Franz Bürkl, jeden z największych oprawców Pawiaka. Akcją dowodził Jeremi. 25 września 1943 zginął August Kretschmann, zastępca komendanta obozu koncentracyjnego przy ulicy Gęsiej. Akcję wykonali żołnierze 2. plutonu pod dowództwem Kopcia. 1 października został zlikwidowany Ernst Wefels, kierownik zmiany na kobiecym oddziale Pawiaka. Akcją dowodził Orkan, Kazimierz Kardaś z 2. plutonu. Następnym celem był Alfred Milke, wysoki funkcjonariusz SS. Akcja odbyła się 5 października 1943. Dowodził Przygoda, Tadeusz Wronowski z 3. plutonu. W rezultacie został zastrzelony kapitan Józef Lechner, zwierzchnik Milkego. 13 grudnia grupa dowodzona przez Orkana przeprowadziła udaną akcję przeciw Emilowi Braunowi. Był to urzędnik aparatu administracyjnego, odpowiedzialny za plan masowych wysiedleń mieszkańców Warszawy. Zginął także naczelny inżynier Friedrich Pabst. Najsłynniejszą akcję żołnierze Parasola przeprowadzili 1 lutego 1944 roku na Franza Kuczere, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim. Akcją dowodził Lot Bronisław Pietraszewicz, dowódca 1. plutonu. 26 kwietnia 1944 oddział wykonał ostatnią przed powstaniem udaną akcję. Tym razem planowano zlikwidować komendanta policji ochronnej, podpułkownika Wilhelma Odewalda. Każdą odległość od każdej latarni, każdego słupka, no bo to wszystko było ważne przy odskoku. Ja dawno już nie brałem udziału w akcji, więc poprosiłem, żeby mógł tą akcję dowodzić, bo właściwie muszę przyznać, że na dowódców plutonu to oszczędzano na akcję, ale mi nie wolno było brać, dowodzić każdą akcją, powiedzmy, więc tu mnie się z dyrektor zgodził. Akcja, jak każde inne, były rozpracowane przez nas wywiad, przez nasze łączniczki, naszego szefa wywiadu Rajskiego. Rajski był szefem wywiadu kierownictwa dywersji, KEDYW-u. Był to człowiek, który pracował w wywiadzie faktycznie jeszcze przed wojną. Zatem on wiedział, jak ma się zachować, jak się ubrać i swój wygląd zewnętrzny znakomicie wykorzystywał, czego nas także uczył. To był człowiek przy jakimś prochowcu, cyklistówce, z jakimiś papierami pozwijane, to takimi papierami pakowymi, jakby coś pakował, jakimś pędzlem malarskim, nie zwracającym, buty pochlapane farbą. Góral i był pajączek na dole przy szlabanie. Wszystkie akcje, gdzie szło się z bronią, były akcjami dobrowolnymi. Nikt nie został zmuszany do tego. Znaczy dowódca mówił, jest taka rzecz do zrobienia i kto mógłby wchodzić w rachunek. Dowódca przedstawiał plan, opracował plan z zastępcą, przedstawiał plan później, plan tylko mógł być do zatwierdzenia, do dyrektora. Ja byłem zastępcą dowódcy i pierwszym wykonawcą, czyli ja miałem za zadanie zastrzelić Gressera. Drugim wykonawcą i dowódcą akcji był Mirski. On miał mi pomagać przy zastrzeleniu, jednocześnie dowodzić całością. Bolec miał w pierwszej fazie strzelać do samochodu Gressera, a w drugiej fazie ubezpieczać od strony ulicy Willowej. Było jeszcze 2 ludzi na ubezpieczeniu, był zdaje się Garbaty. Każda z tych akcji była planowana przez miesiące. Każda alternatywa była planowana i omawiana, co może być, co lepsze, a co nie. Tam myśmy mieli plany Warszawy powiększone. Obliczaliśmy. Dyrektor mógł tylko dać uwagę ewentualnie, jakby sprostować, ale nie dawał nam rozkazu. Bo chodziło o co? Chodziło o to, prawda, że
uczestnicy są tam i są odpowiedzialni życiem, prawda? Uzbroiliśmy się na ulicy Słonecznej w mieszkaniu naszego instruktora Szkoły Podchorążych Szprotki. I tak obładowani razem z Mirskim wyruszyliśmy ze Słonecznej schodkami ulicą Kujawską do góry i tam doszliśmy do ulicy Chosimskiej. Myśmy ze Zbyszkiem, czyli gąsiorem, weszli do sklepu spożywczego przy Skolimowskiej, właśnie na Chosimskiej, rób Skolimowskiej, udając, że telefonujemy. Oczywiście kręciliśmy numer telefonu, który nigdy się nie odezwał, żeby przeczekać, żeby koleżanka nam dała znać, łączniczka, że należy wyjść na swoje stanowisko. Tam był bazar między placem Unimer Chocińskich, który doskonale można się było tam pomieszać z ludźmi. Po zaobserwowaniu przed bazarem, że on nadjeżdża, wydałem wtedy znak i wszyscy zajęli swoje stanowiska. W pewnej chwili Maja daje nam znak, powtarzając znak Hanki, to znaczy, że Gresser rusza swoim samochodem w naszą stronę. My wtedy wyszliśmy z bramy, a ja odpiąłem swój płaszcz, pod którym miałem pistolet maszynowy, Stena i w odległości, to on się zbliżył na odległość około od nas 60 metrów, rozproszyliśmy ogień. Ja wyszedłem po prostu wtedy na środek ulicy z pistoletem maszynowym, klękłem i nie strzeliłem. Pistolet nie wystrzelił. To był niemiecki Schmeisser, który uważałem, że był niezadzinający się. Niestety nie strzelił. Nie wypał, a samochód wali na niego. Wtedy ja zwracam się, puszczam serię, a samochód jeszcze trochę ciągnie. No, wystrzeliliśmy prawie cały magazynek, ale on mimo wszystko jechał jeszcze dalej, tylko że już kierowca był ciężko ranny, a tymczasem Kajtek wyjechał ze swoim samochodem na środek drogi. Kierowca Gressera mimo wszystko chciał jeszcze w prawo skręcić, żeby go wyprzedzić, może i nawet po chodniku, ale Kajtek znów skręcił w prawo i w związku z tym tylko było lekkie stuknięcie obu samochodów. Zacząłem szybko biec w kierunku samochodu Gressera, zaszedłem go od prawej strony, to znaczy musiałem przeskoczyć jezdnię. Tam otworzyłem drzwiczki, a tymczasem Gresser już celował we mnie swoim pistoletem maszynowym 7, kaliber 7, francuskim. Niestety ta akcja miała tylko jedno miejsce praktycznie odwrotu, znaczy w dół. Podjechaliśmy do Skolimowskiej róg z ulicy Chosimskiej i przebili nam oponę. Jak już jechaliśmy, zjechaliśmy tam na dół, zobaczyliśmy samochód z lotnikami niemieckimi. Oni wiedzieli, że mamy broń, bo siedzieli spokojnie, myśmy ich bardzo wolno mijali. Przejeżdżaliśmy na odległość 20 metrów od tego samochodu. Oni nie drgnęli, dojechaliśmy właśnie jeszcze tam tego szlabanu, już tam był pającego się, nie mogliśmy go do tego samochodu wsiąść. Mierski mówi, uciekaj na własną rękę, bo nie ma drugiego samochodu. Bo faktycznie samochód drugi z kierowcą Otto nie przyjechał. Ale wtedy myśmy nie pojechali belwederską, jak chcieliśmy z początku według planu. Tylko pojechaliśmy w następną ulicę, przecinając belwederską. W następną ulicę do Stępińskiej, z Stępińską ruszyliśmy, prawda, do Chełmskiej i tam Chełmską skręciliśmy w lewo. Podczas odprawy, która odbyła się 2 dni później, dowódca oddziału pług poinformował żołnierzy, że został zastrzelony nie Wilhelm Rodewald, lecz pułkownik Erwin Gresser, dowódca 17. Pułku Policji. Na tydzień przed powstaniem miałyśmy przedziwne zadania, nie tylko ja, nie tylko Dewajtis, ale w ogóle dziewczęta. Stałyśmy przy mostach warszawskich, wyznaczonych miejscach i obserwowałyśmy, jakie to jednostki niemieckie wycofują się. I miałyśmy mniej więcej określić liczbę ludzi, jaka broń, jakie samochody. 1 sierpnia nagle dzwonek, telefon, odbieram. I ktoś mi mówi, proszę zawiadomić, że sklepik otwieramy dziś o 17. Hasło powstania, radość wybuchła w całej rodzinie, mama, tata, szczęśliwi.